W Greenkanu wakacje dziś bardzo luźny temat związany z podróżowaniem i to długim podróżowaniem. Opowiem Wam o moich patentach, które pozwalają nam na to, że nawet takie najdłuższe podróże są po prostu bardzo wygodne, komfortowe, no i dzięki temu mamy udane wakacje. Witajcie na pokładzie Greenkanu. Zaczynamy! Ulala! 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 Ja w wakacyjnym anturażu, przepiękna pogoda dziś i też możecie usłyszeć w tle różne wakacyjne odgłosy, bo jesteśmy w środku sezonu i mamy po prostu dookoła turystów i dzieci. Taki czas i taki temat dzisiejszy, temat związany z podróżowaniem, ale uwaga, z długim podróżowaniem, bo o ile nie mamy zazwyczaj problemu, jeżeli po prostu, nie wiem, wsiadamy do jakiegoś pojazdu typu auto i czmychamy sobie pół godzinki w jakieś tam miejsce, nawet godzinę, o tyle mogą się zacząć problemy, jeżeli tej podróży jest już wiele godzin, 10, 11, ale nawet 7-8 mogą być uciążliwe. I dziś chciałabym opowiedzieć Wam, bo takich pytań dostajemy bardzo dużo. Jak my podróżujemy, gdzie podróżujemy, jak w ogóle nasze podróże zawodowe również wyglądają, bo ten dzisiejszy odcinek jest trochę o wakacjach, ale tak naprawdę nasze doświadczenia w całej tej materii odnoszą się do całego czasu, do całego roku. Wiecie, że my w Greenkanu jeździmy bardzo dużo. Naprawdę w przeciągu roku pokonujemy tysiące kilometrów, w tą i z powrotem, i w boki również. I mamy już takie swoje sposoby, które sprawiają, że to podróżowanie no jest po prostu bardzo miłe i nie odbieramy tego całą ekipą w ogóle jako uciążliwe w jakimkolwiek stopniu. Kilka takich punktów przygotowałam, o których Wam opowiem i które Wam zostawiam. Po pierwsze, napiszcie koniecznie, jak to jest u Was. Jak Wy to wszystko planujecie, jak odbieracie podróż. Jestem bardzo ciekawa tych Waszych opowieści. Ja zawsze z dużym zainteresowaniem czytam, co Wy macie do powiedzenia, jakie Wy macie doświadczenia. Lubię porównywać to z tymi naszymi. Moim takim pierwszym sposobem, nawet nie moim, bo tak naprawdę nauczył mnie tego mój mąż, takim pierwszym, najważniejszym, to jest dobór samego pojazdu w stosunku do podróży, jaką my mamy i do naszych możliwości. Brzmi enigmatycznie, ale już tłumaczę. Inaczej ja podróżuję, kiedy gdzieś jadę sama. Zazwyczaj wtedy nie jadę, tylko fruwam. Lecę po prostu samolotem, bo jest mi tak najwygodniej i kosztowo wychodzi to najtaniej. Inaczej podróżujemy, kiedy jedziemy całą rodziną na przykład, albo jeszcze większą ilość osób, ale w niedalekiej jakiejś odległości. I często przy takich trasach wybieramy pociągi. A inaczej podróżujemy, kiedy mamy przed sobą długą podróż do pokonania, na przykład do innego kraju i jedziemy właśnie całą rodziną i to jeszcze na długi okres czasu, na przykład na 3 tygodnie. I w takich wypadkach my najczęściej wybieramy auto. Po rozmowie z Pawłem moim, tak sobie pomyślałam, że jeszcze zwrócę Wam na jedną rzecz uwagę. Często myślimy, że wybór auta jest właśnie najlepszą opcją, bo liczymy tylko koszt jakby dojazdu, tak, benzyny w jakieś tam konkretne miejsce, chociaż przy ostatnich cenach benzyny i gazu nie wiem, czy to taki dobry pomysł wyjdzie, trzeba przeliczać. Ale już teraz tak zupełnie słuchajcie na serio, trzeba jeszcze doliczyć koszt tego, co się dzieje z autem, jak dojedziemy do punktu docelowego. Bo na przykład w niektórych miejscach, do których możemy zechcieć się wybrać, typu Praga, będziemy jeszcze o tym Wam opowiadali już tak dokładnie, nie można poruszać się autem w obrębie jakby głównego miasta. Samochody trzeba gdzieś zostawić na parkingach i jak się domyślacie, te parkingi są po prostu bardzo drogie. Owszem, można zostawić auto na końcu dosłownie miasta, no ale to już właściwie dojeżdżacie tylko tym autem i w środku naprawdę w ogóle z niego nie korzystacie. I wiem, że jest dużo takich miejsc, więc po prostu reasumując, trzeba dokładnie zastanowić się, co dla naszej rodziny będzie najbardziej opłacalne. Być może dolecenie samolotem gdzieś będzie bardzo opłacalne. Wiemy wszyscy, jakie są ostatnio problemy akurat z tym środkiem komunikacji. Różnie bywa i z powrotami, i z przelotami, więc tym bardziej warto usiąść i naprawdę na kartce sobie porozpisywać. Czy lecimy, czy jedziemy, jeżeli jedziemy, to czym jedziemy, co dalej z autem, co trzeba zrobić jakby w tym kraju, do którego sobie jedziemy, czy tam są jakieś dokumenty potrzebne na miejscu, no po prostu to wszystko sobie dokładnie przeliczyć. Nie ukrywam, że my najczęściej wybieramy podróżowanie autem,
po prostu jest nam najwygodniej. I tu ode mnie taki myczek malutki. Od Pawła Wam mówiłam o tym przeliczeniu i zobaczeniu później, co jest na miejscu, a ode mnie, jeżeli myślicie teraz na przykład o kupnie auta, my jesteśmy po takiej przygodzie, że właśnie mieliśmy w planach kupno samochodu i my przetestowaliśmy różne modele, wypożyczając te modele właśnie na długie trasy. Niepotrzebne nam jest auto tutaj, takie do jeżdżenia, bo takie mamy. Potrzebowaliśmy taki model, który będzie nas daleko woził i teraz moje doświadczenia związane z moim kręgosłupem, a myślę, że to też się przyda przy dalekiej podróży i też czekam na Wasze doświadczenia. Moje doświadczenia są takie, że nawet nowe samochody, które w tej chwili testowaliśmy i dzięki Bogu, że to zrobiliśmy, okazało się po 3 godzinach jazdy dla mnie w ogóle nie do przejścia. Tak mnie bolał kręgosłup w różnych ustawieniach tych siedzeń i w ogóle tych foteli, że dopiero chyba za którymś tam razem znaleźliśmy model, który wszystkim pasował, jeśli chodzi właśnie o dopasowanie krzesełek i wygodę, ich komfort do naszych sylwetek. Więc to też Wam zostawiam ku rozwadze, jeśli jesteście w ogóle przed taką decyzją. Do drugiego punktu, słuchajcie, przechodzimy, czyli mamy już wybrany ten środek sobie lokomocji, wiemy, gdzie jedziemy. Drugi punkt, uważam, że też bardzo ważny, to, co my ze sobą zabieramy, to, co będzie w tym aucie i przez to też, co będzie w tym aucie, czy to, co ze sobą zabieramy, jak będzie dalej wyglądała nasza podróż. Ja już mam za sobą, już hen, dawno, dawno, zabieranie na urlopy wszystkiego dosłownie, łącznie prawie, że z żelazkiem. W tej chwili pakujemy się, myślę, że mogę powiedzieć kapsułowo, taką kapsułkę dla każdego robimy, naprawdę niezbędnych rzeczy. I mam takie doświadczenie, opowiadałam chyba Wam o tym na Instagramie, jak byliśmy w Pradze, bo pytaliście, co zabieramy ze sobą, jak ja w ogóle planuję to podróżowanie. Ja mam takie doświadczenie, że naprawdę zabieram dla całej naszej rodziny najbardziej, takie najbardziej niezbędne rzeczy. Nie biorę 6 jeansów na przykład, 6 par jeansów, nie biorę 17 sukienek, nie biorę 9 par butów. Mam tak przetestowane nasze ubrania i wszystkie akcesoria, że dosłownie po jednej rzeczy z każdej tej kategorii sobie dobieramy i też jesteśmy przygotowani na każde warunki pogodowe. Tak wiecie, tak jak mówiłam, kapsułowo, nie za dużo. To powoduje, że jeżeli mamy mało bagaży, ale takie bardzo przemyślane są te bagaże, to mamy więcej miejsca w samochodzie. Kiedyś, pamiętam, jechaliśmy autem akurat na zdjęcia nasze, na zdjęcia filmowe i obok właśnie przyjeżdżał drugi samochód, ewidentnie na wakacje, cała rodzinka i przysięgam, ten samochód był zapakowany dosłownie pod sam sufit. Czasami na memach widzimy, że jeszcze takie dmuchańce nad wodą wystają oknami, no to prawie, że to tak wyglądało i ludzie w środku byli wszyscy tak pościskani, no to my tak nie podróżujemy. Podróżujemy bardzo komfortowo, z kapsułowymi bagażami i dokładnie tylko z tymi rzeczami, które są nam niezbędne. Trzeci mój patent, żeby nam się dobrze podróżowało i nie wiem, czy nie powinnam go, kurczę, wymienić jako pierwszy, bo jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważny, to powiem tak ogólnie, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, poduszki pod kark, tutaj pod głowę i pod szyję. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenia z takim długogodzinnym podróżowaniem. Ja mam takie, że zawsze po jakichś 2-3 godzinach zaczyna mnie boleć właśnie ten odcinek szyjny, albo jak chcę się zdrzemnąć, no to nie mam jak, bo mi ta głowa lata na wszystkie strony. Kupowałam takie dmuchane rogaliki jakieś takie, ale one się nie sprawdzały. Znaleźliśmy idealne poduszki, właśnie takie, które się gdzieś dopasowują do szyi. To już trzeba indywidualnie zrobić, bo to, co dla mnie jest super, niekoniecznie się sprawdziło na przykład u mojego Pawła, ale on już w ogóle woli inny kształt, więc to do siebie dobieramy indywidualnie. Czyli mamy trzeci punkt, punkt czwarty, to, co robimy w trakcie podróży. Bo wiecie, to jest tak, że jak jedziemy sobie, nie wiem, 7, 8 godzin, 9, 12 czasami lub rozbijamy ową podróż na 2 dni, tak jak w naszym przypadku, jak jeździmy naprawdę bardzo daleko, no to spędzamy w zamkniętym czymś małym wspólnie ze sobą naprawdę bardzo dużą ilość czasu. No i teraz co robić przez te wszystkie godziny? I teraz Wam poopowiadam o takich naszych rodzinnych patentach, które no nam się bardzo, bardzo sprawdzają. Po pierwsze wiadomo, że my rozmawiamy, no każdy z nas rozmawia, ale Wam później opowiem jeszcze za chwileczkę, co my zrobiliśmy, żeby te rozmowy gdzieś też dużo nam dawały i budowały nam relacje rodzinne. Na pewno, słuchajcie, przed w ogóle podróżowaniem
tworzymy sobie listy muzyczne. Nie będę tu żadnych programów wymieniać ani marek, po prostu sami wiecie, gdzie chcecie to zrobić. Listy muzyczne dostosowane do tempa jazdy, do stanu, w jakim my jesteśmy, a dokładnie w jakim jest kierowca. Bo ja mam takie podejście, że kiedy gdzieś się jedzie, zwłaszcza w długą trasę, kierowca rządzi. Rządzi, słuchajcie, i nie ma w ogóle dwóch zdań. Jest mi się trudno z tym czasami pogodzić, bo u nas często za kierownicą jest Paweł i wiecie, jak to jest, jak się samemu jedzie i jedziesz jako pasażer, no to ma się czasami ochotę coś powiedzieć, coś doradzić. W trakcie podróży raczej warto tego unikać. I bardzo ważną kwestią jest to, żeby ten kierowca najbardziej jakby z całego teamu, z wszystkich ludzi, którzy są w aucie, po prostu się komfortowo czuł, bo od tego zależy też bezpieczeństwo na nas wszystkich, tak? I komfort podróży. Więc jeżeli na przykład mamy taki sygnał, że kierowca komunikuje, że przysypę łapie, no to co? Kawka? Kawka i odpowiednia muzyka o odpowiednim tempie. My już mamy takie swoje sprawdzone listy typowe na podróż o bardzo różnym tempie, rytmie, o może w ten sposób, i na różne sytuacje, czyli na przykład jak kierowca łapie przysypkę, no to włączamy wręcz takie chyba hity dyskotekowe, ja się śmieję, ale mamy taką jedną listę, która po prostu wyznacza rytm, że od razu jakoś człowiek się przebudza. Jeżeli jesteśmy w jakimś takim stanie, coś się zadzieje, albo nie wiem, jesteśmy przemęczeni, już podirytowani, gdzieś są emocje, które wchodzą nie na takie wibracje, jakbyśmy chcieli, to włączamy listę, nawet włączamy, która jest delikatnie spokojniejsza, gdzieś właśnie wprowadza, taka chilloutowa, wprowadza w jakieś fajne nastroje. Bardzo nam się ten pomysł sprawdza i właściwie ja nie kojarzę, żebyśmy my gdzieś kiedykolwiek jeździli właśnie bez takiej oprawy muzycznej, bez tej pomocy. Drugim takim naszym fajnym sposobem w trakcie podróży jest czytanie książek. Ja mówię czytanie, ale tak naprawdę słuchanie, i zaraz Wam wytłumaczę. Wiele, wiele lat temu ja czytałam, rzeczywiście po prostu trzymałam książkę w dłoni i czytałam. Nie sprawdzało się to po pierwsze, kiedy robiła się szarówka za oknem. Po drugie, niekoniecznie to było fajne, bo coś innego robił w tym samym czasie Paweł, coś innego ja, coś innego Leo, i wymyśliliśmy już jakiś czas temu, żeby robić to po prostu wspólnie, czyli czytać książki słuchając. Korzystamy akurat z aplikacji BookBeat, do której Was będę dziś namawiać do spróbowania jej. I tak jak w Greencanu nigdy nie mamy żadnych kodów rabatowych, jakichś akcji sprzedażowych, wiecie, że my się nie bawimy w ogóle w takie różne sytuacje, tak dziś zrobię jeden, przypuszczam, na tym kanale wyjątek, ale nie będę Was namawiała właśnie do kupowania, a do sprawdzenia tej aplikacji. Pod spodem, pod tym filmem będziecie mieli link do darmowego miesięcznego wypróbowania, żebyście sobie też zobaczyli, bo być może okaże się, że dla Was to też będzie taka przyjemna, sympatyczna sprawa jak dla nas, dla całej rodziny, i też może gdzieś tam uda się takie wspólne czytanie scalić w trakcie podróży i w ogóle uprzyjemnić też ten czas. Funkcje w ogóle w aplikacji są bardzo przyjazne. Po pierwsze, możemy sobie przyspieszyć albo zwolnić tempo czytania lektora. Dla nas to była na przykład ekstra opcja, bo i ja, i Paweł lubimy, jak się wszystko dzieje trochę szybciej. I zazwyczaj wszystko przyspieszamy, więc tu mieliśmy bardzo komfortową tą możliwość. Po drugie, świetną możliwością jest opcja, że możemy sobie pobrać całą książkę, cały tytuł i później słuchać offline. I ci z Was, którzy podróżowali po naszym pięknym kraju chociażby, ale za granicą też to niestety się zdarza, między, nie wiem, jakimiś lasami czy pagórkami, wiedzą już, że tam no bardzo często nie ma internetu, i wtedy właśnie możemy sobie naszą książkę po prostu tą pobraną włączyć i słuchać. No ja jestem akurat tą opcją zachwycona. A jeśli wybieracie jakieś konkretne tytuły, interesuje Was, nie wiem, jakiś konkretny obszar tematyczny, to jeszcze macie sortowanie i podpowiadanie kolejnych tytułów właśnie podobnych, więc myślę, że to też fajny pomysł. BookBeat jest super aplikacją, która naprawdę może ułatwić podróżowanie całej rodzinie, przynajmniej tak jest w naszym przypadku. Teraz też się wybieramy w bardzo długą podróż i już mamy tytuły, które wiemy, że będziemy całą rodziną sobie słuchali, chociażby Wakacje z duchami. Bardzo mi zależało, żeby Leo wysłuchał. To była moja ulubiona książka właśnie w takich latach nastoletnich i będziemy jej teraz słuchali całą rodziną. A jeżeli nie książki, jeżeli nie słuchanie książek, jeżeli nie słuchanie muzyki, to jeszcze słuchajcie,
można spędzać ten czas wspólny, rodzinny, a nawet jeżeli się ze znajomymi jedzie, poprzez takie różne zabawy, różnego rodzaju karty, na pewno widzieliście, że są dostępne na rynku. My korzystamy z takich kart rodzinnie już od kilku lat. To są karty albo z zadaniami, albo z pytaniami. I to są, słuchajcie, takie pytania, które budują więzi rodzinne. Pytania typu, jakie jest Twoje największe marzenie w tej chwili? Albo czego bałaś się najbardziej w dzieciństwie? Albo co chciałbyś powiedzieć mamie, tacie, czego się wcześniej wstydziłeś? No, wszelakie pytania, które, tak jak mówiłam, budują relacje, pozwalają na taką chwilę zastanowienia i otworzenia się przed drugą stroną. A ja z własnego doświadczenia wiem, że kiedy jedzie się długo, jest się zamkniętym, tak jak mówiłam, w dość małej przestrzeni, to te relacje się budują bardziej. Są po prostu łatwiej nam jest się otworzyć, łatwiej jest tak pogadać szczerze, rodzinnie. Ja uwielbiam tego typu klimaty. Jak Leoś był mniejszy, to graliśmy też w różne rodzaje gier takich samochodowych. Się śmieliśmy z Pawłem, że to gry samochodowe, chociaż sami je po prostu gdzieś na podorędziu wymyślaliśmy. Typu pytanie do rodziny, do reszty członków rodziny. Powiedz mi, o czym myślę. Jest to zwierzę, nie ma sierści, zamieszkuje tereny takie i takie. No i każdy miał trzy pytania, które mógł zadać, żeby zgadnąć, o czym myśli zadający pytanie. Bardzo dużo różnych gier. My sobie wcześniej je spisywaliśmy na kartce, co moglibyśmy właśnie z Leo porobić, jak był młodszy, bo teraz, no wiadomo, z nastolatkiem się inaczej podróżuje i można go bardzo partnersko już traktować. Czyli te moje sposoby. Listy muzyczne, czytanie książek w BookBeat. Przypominam Wam, pod spodem w opisie tego filmu będziecie mieli link z naszym kodem. Przez miesiąc możecie sobie za darmo w ogóle sprawdzić, czy Wam to pasuje, jakie są książki. Może poczytać też nasze. Podlinkuję Wam to, co my teraz na bieżąco czytamy, słuchamy sobie. Czytanie książek, karty pytania, takie rodzinne, które pozwalają nawiązywać relacje i sprawiają właśnie, że się rozmawia w trakcie podróży. No i jak mamy jeszcze mniejsze dzieci, to mogą to być takie różne zabawy, typu znać coś czerwonego, tak? Czy właśnie powiedz mi, o czym myślę, o jakim zwierzęciu myślę. Nam te nasze sposoby na tyle dobrze się sprawdzają, że my właściwie nawet cieszymy się po prostu na te wspólne, długie podróże, bo my wiemy, że to będzie miły czas. Jak tylko auto jest komfortowe, ja teraz mówię przez swój jakby pryzmat. Jeżeli tylko jadę komfortowym autem i nie mam tu na myśli marki, ani koloru, ani niczego innego, tylko właśnie ów fotel, krzesło, to już ta cała reszta elementów właśnie, o których przed chwileczką mówiłam, to jest tylko taka mała kropeczka nad i na pewno wiem, że będziemy mieli tę podróż dobrą. Przechodzimy, moi mili, do kolejnego punktu, bo mam kolejny punkt, który nazywa się nie ryzykuj. Nie ryzykuj w kwestii żywienia zbiorowego. Ja się teraz, słuchajcie, uśmiecham, ale tak naprawdę owe przygody kulinarne, które bardzo dużo osób ma po drodze, a właściwie nawet nie przygody kulinarne, tylko konsekwencje jedzenia w różnych dziwnych miejscach, konsekwencje, które nie są przygodą, a uciążliwością, to nie jest wcale śmieszny punkt, bo naprawdę wybranie złego miejsca po drodze, tak, jakiegoś przypadkowego, może spowodować niefajne skutki. Dlatego my mamy taką zasadę rodzinną, że już jadąc wiemy, gdzie się zatrzymamy i zjemy obiad. Jeżeli się gdzieś zatrzymujemy, to sobie wcześniej sprawdzamy też opinie. Nie jemy w jakichś przydrożnych barach, dziwnych budkach, w miejscach, o których nic nie wiemy, bo właśnie nam się już różne sytuacje zdarzały. I tak jak mówię, jeżeli jedziemy gdzieś godzinkę czy półtorej i coś jest nie tak, tak, mamy jakieś problemy żołądkowe, no to jeszcze nie jest mały problem, bo zaraz będziemy, nie wiem, na miejscu możemy zaradzić. Gorzej jest, jak przed nami jest na przykład jeszcze 7 godzin jazdy, a nas ewidentnie boli brzuch i coś jest nie tak. Zawsze zabieramy ze sobą jedzenie, wcześniej przeze mnie przygotowane i oczywiście odpowiednio przygotowane, oczywiście odpowiednio zabezpieczone. Zawsze zabieramy swoją wodę, swoje napoje, po prostu jesteśmy przygotowani do podróży. Na początek również mamy swoją ukochaną kawkę, którą bardzo, bardzo lubimy, żeby nam się
się dobrze zaczynało. A jak już jesteśmy po takiej długiej trasie, to jemy po prostu w sprawdzonych miejscach. I myślę, słuchajcie, że to jest naprawdę śmichy, chichy, ale to jest bardzo ważny punkt, żeby nie zatrzymywać się w dziwnych, niesprawdzonych miejscach, tylko być rzeczywiście przygotowanym dobrze do tej podróży. Jeśli mamy małe dzieciaczki, fajnie mieć jakieś przekąski, tak, po drodze, i niech to nie będą przekąski takie fast foodowe, które sprawiają, że nam energia siada po prostu, tak? Czyli jeżeli dużo słodyczy damy naszym maluchom, no to rodzice wiedzą, co będzie w aucie potem. Dyskoteka, albo nerwy, albo kłótnie, no bo dzieciaki wtedy są nadpobudliwe. Kierowca, jak dostaje za dużo słodkiego, to po prostu gaśnie nam, tak? Najpierw jest ten moment takiego wystrzału i energii, a później przysypka. Więc my naprawdę jesteśmy do tej podróży dość dobrze przygotowani, mamy zdrowe przekąski, mamy owoce fajnie przygotowane, mamy różne takie małe smaczki gdzieś do jedzenia, ale to wszystko jest dobrane odpowiednio do sytuacji, czyli do trasy właśnie. Ostatnim punktem, o którym chcę opowiedzieć, nie wiem, czy nie powinnam tak naprawdę zacząć od niego, bo myślę, że bez niego w ogóle nie ma co wyruszać w podróż. Ptaszki nam tutaj śpiewają potwierdzenie, prawda, znaczy się. To jest punkt związany z naszym psychicznym nastawieniem już przed podróżą. My mamy jedną zasadę. Dzień, w którym wyruszamy, to jest dzień bez trudnych tematów w domu, bez nerwówki takiej. Mamy my często, nie wiem czy wy, ale generalnie jest taka tendencja, że przed podróżą jest taki stan nerwowy. Czy wszystko zabrane, czy dokumenty są. My się staramy to wszystko mieć przygotowane po prostu dzień wcześniej, spakowane. Niech stoi sobie przed tymi drzwiami, że po prostu na takim totalnym luzie, na masełku, jak ja to mówię, wchodzimy do tego auta, wiedząc w 100%, że jesteśmy dobrze przygotowani i nie rozmawiamy w dniu wyjazdu, ani nawet dzień przed wyjazdem na żadne trudne, drażliwe tematy. Bo energia, którą się wytwarza w sobie, siedzi, słuchajcie, długo. Więc my się staramy bardzo pozytywnie nastawiać. Rozmawiamy sobie tylko o samych przyjemnościach, o tym, co będziemy widzieli. Już sobie gdzieś mantrujemy, wizualizujemy te cudowne chwile, które przed nami. I to samo w podróży. Jest w naszej rodzinie taka zasada, że jeżeli podróżujemy na wakacje, długo jedziemy, nie rozmawiamy o trudnych tematach. Takich, wiecie, które mogłyby wywoływać złość, smutek. Staramy się naprawdę karmić siebie wspólnie dobrymi sytuacjami, a jak widzimy, że gdzieś jest podbramkowo, że gdzieś energia, nie wiem, zaczyna się robić taka nerwowa, to robimy przerwy i w ogóle staramy się systematycznie robić przerwy w trakcie podróży, chociażby po to, żeby się wyprostować, popatrzeć dookoła, ponatychać przyrodą, jaką widzimy, czy miejscem, które widzimy. Nam te przerwy dość dużo dają, takie zaczerpnięcie powietrza i gdzieś przewietrzenie głowy, czy właśnie zjedzenie posiłku w jakichś miejscach przygotowanych do tego. Mili moi, bardzo jestem ciekawa, po pierwsze, czy któreś z tych moich patentów, sposobów wy wykorzystujecie? Jak w ogóle wygląda wasze podróżowanie? Co wybieracie? Samoloty, pociągi, auta, tak jak my? Napiszcie koniecznie pod spodem, zróbmy sobie taki, może nie festiwal, ale właśnie taki opowieści rodzinne albo nierodzinne, bo wy wiecie, że my podróżujemy również zawodowo, tak jak mówiłam. I na przykład czytanie książek, no tylko już nie takich rodzinnych, no bo jeździmy sami z Pawłem, tylko takich dla nas, albo związanych nawet z branżą naszą, to jest nasza codzienność, jak jedziemy i na przykład słuchanie muzyki. Bardzo jestem ciekawa tych waszych opowieści, czekam na nie pod spodem w komentarzu. Życzę wam cudownych wakacji nadal, bo one przecież trwają, i cudownych wyjazdów, nawet jeśli one będą po kilka godzin trwały. Wiem, że bardzo, bardzo dużo ludzi jeszcze przedłuża sobie wakacje na wrzesień, a nawet do połowy października. Także jeżeli dopiero te wasze wakacje i wasze urlopy przed wami, to cudownego czasu wam życzę. Wspólnie będziemy jechać, bo my też dosłownie na dniach wyruszamy. Za dziś bardzo dziękuję. Widzimy się niebawem, tradycyjnie jak to w Greencanoo, za kilka dni. Jeśli chcecie zostać ze mną dłużej, to tu w tej chwili wjeżdżają wam tablice. Po prostu kliknijcie i zostańmy jeszcze razem. A za dziś dziękuję.